Uczniowie klas trzecich Technikum Gastronomicznego i Elektrycznego w Zespole Szkół nr 1 w październiku odbyli 3-tygodniowe zagraniczne praktyki w Portugalii w ramach programu Erasmus+. 10 grudnia w szkole zorganizowano spotkanie podsumowujące ten wyjazd. Uczestniczyli w nim uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele placówki oraz zaproszeni goście, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Janusz Patkowski oraz przedstawiciele Publicznego Gimnazjum w Świerżach Górnych i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Przybyłych powitał dyrektor zespołu szkół Ryszard Zając. Następnie uczniowie biorący udział w projekcie opowiedzieli o wyjeździe i zachęcili do obejrzenia prezentacji multimedialnej. Praktyki odbywały się w mieście Barcelo. Za ich przebieg odpowiedzialna była portugalska organizacja, która już od kilku lat współpracuje ze szkołą z Kozienic. 9-osobowa grupa gastronomów odbywała swoje praktyki w pobliskich restauracjach, a grupa elektryków, składająca się z 16 osób, między innymi pracowała w szkole, na budowie czy w mieście. Weekendy były dla uczniów okazją do poznania regionu. Zwiedzili między innymi starożytne miasto Braga, Ponte de Lima czy miasto Porto słynące z produkcji wykwintnych win. Na zakończenie praktyk wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Koordynatorem tego projektu był Michał Wrochna. Jemu oraz nauczycielom uczestniczącym w wyjeździe, Małgorzacie Sucheckiej, Justynie Kiwak, Karolowi Rybańcowi i Ryszardowi Zającowi, uczniowie wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania. Był też słodki poczęstunek. Wyjazdy takie jak ten umożliwiają młodym ludziom wzbogacenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie nowych i podniesienie dotychczas zdobytych umiejętności. To także doskonała okazja do nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni z zagranicznymi kolegami oraz do doskonalenia znajomości specjalistycznego języka zawodowego.